Hej, hej, z tej strony Chris i Nati. Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku The Last of Us. Po takich traumatycznych przeżyciach, w których ekipa straciła Sama i Henry'ego, znowu Ellie z Joelem zostali sami i podążają dalej. Tutaj chyba nic nie znajdziemy, nie? No nie. Nawet sporo zwierzyny jest. O, o, o. Dalej nie pójdziemy, ale... Będziemy trzymać się rzeki. Tak najszybciej dotrzemy do niego. Tędy nie zajdziesz. Dobra. To na bank. No jeszcze coś. Jeszcze coś. Czyli tak jak cię ciągnęło, to było dobrze. Tak, tak. Tylko chciałem sprawdzić właśnie, czy czegoś nie ma. Co masz na myśli? No ty i Tomi. Nie trzymacie się razem, więc trzeba się stać. Drobna różnica zdania. A, no tak. Ale o co poszło? Tomi ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego dołączyłeś do tego. Twoja koleżanka, Marlene, dała mu nadzieję. Ale z czasem jego entuzjazm przygasł. No wskaz. Odpuścił sobie. Jak to wyglądało? Jak się rozstaliście? Zdaje się, że rzucił mi na odchodne. Nie chcę więcej widzieć tutaj waszej jedy. O rano. Ale pomoże nam? Nie wiem, się przeprowadzi. Dam sobie radę bez jego. Chodź. No i najważniejsze, że jest optymizm. Wow, a to co? Właśnie patrzysz na hydroelektrownię. To taka elektrownia, która zamienia energię płynącej wody na prąd. Pojęcia zobaczmy nie ma. Tutaj. To wszystko, co wiem. Dobra. Dlatego znalazłeś te nożyczki też chyba. No. O, ile dobra. Zbieramy. Czemu ci nie zebrał wcześniej tych nożyczek? Dziwno. Nie wiem. Co my tu możemy zrobić? Dobra. Czekaj, ulepszymy. A nie, nie musimy. Ostrza zawsze się przydadzą. To fakt. Dobra, co dalej? Jesteśmy tutaj, o. Kręcimy. No dawaj, 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 dawaj. Kawałeczkę do celu. Dobra, połowa drogi za nami. Musimy podnieść drugą śluzę, żeby się przylosł. I teraz tak. Musimy skoczyć do wody. Ale musi być zimno. Spójrz. Znajdę coś. Czekaj. Czekaj, czekaj. Wiadomo, co trzeba znaleźć, jeżeli chodzi o Eli, co? Tak, jakąś kładkę. To jest paleta. Paleta, kładka, jedna. Rodzina. Czekaj, ale... Tu drewno i tam drewno. Tu gdzieś znajdziemy? Wypatruj, bo... Ostatnio grałem... Chyba musisz zanurkować troszeczkę, mi się tak wydaje, wiesz? Chyba na pewno. O! No już teraz pamiętam, faktycznie. Tutaj trzeba ją. Tylko chyba od środka. No dawaj, Joel, dawaj, dawaj. Hopie. Dobra. No i mamy to. Ale dobrze, że przypomniałaś, bo... Teraz musisz... Wiem, weź na tę jebaną paletę. To wskakuj. Ja bym krążył jeszcze przez chwilę, zanim bym... A, trzeba zanurkować. Ostatnio tak grałem w Days Gone. Pojechałem do obozu wypadowego.
I krążę. Nie spojrzałem, że trzeba tylko zbadać bunkier. Nie! Gdzie płyniesz z nią? Przecież na drugą stronę trzeba przepłynąć. No tak. No to gdzie płyniesz? Ale gdzie? Tutaj? Aha. No dobra. Ona ci przekręci tam. A ja muszę wejść tutaj. Dawaj, na górę. Zakręć. Jak się jej słucha, nie? Piąteczka. Czekaj, a tutaj mogę zejść i zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nie ma. No właśnie, tu ktoś ognisko pali. O, proszę. Jakie dobra. Nie, już jestem, o. Misiu. Mały grób. Było, mówię. Zapomnij. Ale... Koniec tematu. Masz rację. I co, nie przejdziemy tu już? Przejdziesz, przejdziesz. Pytanie takie. Czy lepiej po skałach, czy tam po schodach? Wiesz co, ale wejdę tutaj, zobaczę, może coś jeszcze tu znajdziemy. Kwiaty z pewnością. To nie jest lawenda? Wiem, ja nie. Też. Dobra, zostawię pierwszą wieżdżurkę, która mi się najpierw. Przejdźmy jeszcze. Nie, dobra, bez różnicy potem idziemy. Dobra, gdzie my jesteśmy? Wchodzimy? Nie ma innej drogi. Musimy przejść przez elektrownię. Dobra, ale jeszcze tutaj zajrzymy, bo... Mapa jakaś gdzieś świeci się. No dokładnie. Mapa elektrowni. Aha. To tyle. No i zobacz, ile tego jeszcze jest. Zrobimy jedną. Będziemy wziąć. No właśnie. Tu już wszystko, wszystko. O! Sobie leżał. A jeszcze nawet. Takiego nie mieliśmy. Nowa broń, El Diablo. Aha. Ładnie brzmi. Dobra. Czekaj, tutaj jeszcze coś będzie. Nie. Tu chyba też nie wejdziemy. Nie. Coś mi się włączył, taki wiesz... po prostu mod, że tak powiem, przeszukiwania. To co ja zawsze mam. Nie próbuj sięgać po broń i niech mała rzuci swoją. Eli, rób co pani każe. Okej. Mam nadzieję, że zabłądziliście. Nie wiedzieliśmy, że ktoś tutaj mieszka. Próbowaliśmy tylko tędy przejść. Przejść dokąd? W porządku. Co, znasz tych ludzi? Znam jego. Jest moim bratem do cholery. Tommy. Orzesz w mordę. Jak się masz, braciszko? To diabeł. Niech no spojrzę na ciebie. Kurwa, postarzałeś się. Spokojnie, ciebie też doczeka. To jest Maria. Bądź grzeczny, bo... ona tutaj rządzi. Dziękuję, że nie rozwaliła mi pani głowy. Byłoby dość głupio, bo jesteś moim szwagrem. Trzeba się kiedyś ustatkować, nie? Eli, tak? Tak. Co tu robicie? To dość długa historia. Zaprośmy ich do środka. Jasne. Głodni?
Cholernie. Nie ma to jak spotkanie rodzinne. Fałszywy alarm! Do swoich! Grasuje tu dużo bandytów. Często nas napadają. Ostatnie kilka dni był spokój. Co wy tu, diabła, robicie? Spodziewałem się was w Jackson. Próbujemy uruchomić elektrownię. Była na chodzie, ale jedna z turbin się spieprzyła. Mamy prąd, Joey. Znaczy, mieliśmy. Musimy go przywrócić. Nie wierzę. Ej, że macie kumy. I to nie jednego. Hej, Tommy, pomóż mi z tym! Sorry, zaraz wracam. Można pogłaskać, bo nie pamiętam. Mogę? Oczywiście. Lubi, jak się go drapie za uszami. Jeździłaś kiedyś? Wydawało mi się, że można. Podejść i... Może nie do tego. Chyba do tego drugiego, co? Mhm. Ostatni raz siedziałaś w sierpach. Winston, jeden z żołnierzy. Dobry konik, dobry. Może być później wybrać na przejażdżkę. Byłoby super. Ładny. Proszę. Hej, dzięki, Tommy. Spoko. No dobra, i co teraz? Kontynuujmy wycieczkę. Ekipa, prowadźcie. El? Tak? Co tu robisz? Miałeś wrócić rano do domu. Czekam na Hausera i chłopaków, żeby mnie zmienili. Nie, damy sobie radę. No już, wracaj do rodziny. Wytrzymam jeszcze te parę godzin. Okej, trzymaj się. No dobra. Idziemy za szwagierką. No, ale drzwi się same nie otworzą. Też tak mogłem. No nie mogłem. Maria, no jesteśmy w sterowni. Steve zaraz wszystko uruchomi. Chcesz przejść i zobaczyć? Wolę coś zjeść ze mną. W sumie teraz i tak moja kolej. Pójdę z tobą. Idź z Marią, przegryź coś. Chodź, Eli. Chłopaki mają co robić. Wysyłam do was Tomiego bez odbioru. No chodź. Już szósty raz próbują naprawić tę turbinę. Jak się przejęło, że on idzie, nie? Jesteśmy tu niecały tydzień, no. Ja mam wrażenie, że minęła większość. Mam coś dla ciebie. W zeszłym roku wróciłem do domu, do Teksasu. Większość naszych rzeczy przepadła. Większość. I co tam masz? Na pewno Joel tego nie chce. Trochę wyblakła ta pozytywizm. Nie trzeba. Na pewno? Przecież... Powiedziałem, nie trzeba. Okej. Okay. Zachowanie dla ciebie. Tommy. Musisz rozmawiać. Kto tutaj jest? Tam na łóżku? Chyba tak powiedział, że musimy porozmawiać na osobności. Przecież tu są sami. No ale tam, zobacz. Nie są całkiem sami, widzisz? O, a tutaj? Faktycznie. A, no, tam się wkleił w tło, że nie zauważyłam. Dobra. Idziemy za Tomim. Już kiedyś za nim szliśmy, pamiętasz jak na początku, nie? Przygodę. Tak, pamiętam. Mieszkamy tam ponad 20 lat. Maria i jej ojciec wszystko zorganizowali. Jest samowystarczalne. Mamy tam rośliny, zwierzęta. Pamiętasz jak myśleliśmy, że tak się już nie da żyć? Nam się udało. Jak się chronicie przed zagrożeniami? Dorośli patrolują teren w systemie zmianowym. Mamy nawet urodzenie elektryczne. Pozostaje jeszcze problem zarażonych. Nie trzeba się godzić na taki świat. Weź chłopak, bro. Psa mają nawet. To baka. Nie jest psem obronnym. Ale to uczciwe. No wygląda na... że nie jest psem obronnym. Piłka go bardziej interesuje niż cokolwiek. Szkoda, że nie można mu rzucić. Dobra. Te dwa wystrzaki postawią elektrownię na nogi. Chyba tym razem się uda.
Nie wierzysz nam? Tego nie powiedziałem. Stawiamy milion dolców, że zadziała. Jasne. A ja dwa. Już prawie skończyliśmy. Musimy jeszcze tylko włożyć osłony. Nie śmiesz się. A to co? Leczone bomby dymne. Dym utrzymuje się 10 sekund dłużej. Super. O. No, możesz ulepszenia co zrobić. Co tu mamy? Tylko nie wiadomo ile... Aha, 89 mam. Może coś tą nową zrób. El Diablo. Hmm? Szybkość przeładowania możemy zrobić. Oj. Dobra. Odrzut. Nie, czekaj, jeszcze zobaczymy. O, strzelba, czy coś ze strzelbą możemy zrobić. No właśnie. Strzelba to jest tutaj chyba akurat moja ulubiona broń. A co z łukiem? Szybkość przeładowania? Czy zasięg? Zasięg nie? Mhm, zasięg lepszy. Dobra. Dobrze wygląda. Bardzo dobrze. Teraz tak. Ostrożnie. Tutaj to mi jest. Podbiegniemy, bo staniemy w tyle. Okej, dobrze. Takie potężne, no nie wiem, turbiny. W porządku, wystarczy. Jest mi domi. Odpalamy? Daj mi jeszcze jedną sekundę! Dobra! Już! Śmiało, odpalaj! Niezła robota, chłopcy. Zobaczcie dobre wieści Maryi. Co? Widzisz? Jestem pod wrażeniem. W tych czasach prąd to luksus. Tak, tak, to miałam na myśli. Dobra. Chodź pogadać. No dobra. Niezła to wasza ekipa. Tak, są nieźli. To miejsce dało im drugą szansę. Chyba wszyscy dostaliśmy. Dlaczego nie jesteś w Bostonie? Miałem niezłe przejścia, braciszko. Chodzi o tę dziewczynkę, nie? Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. No. No to dawaj. Jest odporna. Odporna na co? Daj smutno. Mówię serio. Wdychała tyle zarodników, że powaliłoby tuzin ludzi. I nic. Ja też bym nie uwierzył. Ale mam dowód. No dobra. Może uwierzę. Ale co robicie tutaj? Miałem dostarczyć ją do świetlików. Ale skoro to są twoi znajomi... Dokończ to zadanie i zgarnij całą zapłatę. Świetlika nie widziałem od lat. Ale wiesz, gdzie ich szukać. Nie proszę cię o wiele, Tom. Potrzebny mi prosty sprzęt i mogę potem stąd spadać. Właściwie dlaczego myślisz, że ci pomogę? To nie mnie masz pomóc. Tommy, tu chodzi o twoją sprawę. Moja sprawa to teraz moja rodzina. A to nie jest taki sobie zwykły spacer, wiesz? Jezu, chłopie! To niech Maria wyśle tam twoich nowych kumpli i oni to załatwią. Oni też mają rodzinę. Tommy, potrzebuję cię! Potrzebujesz sprzętu? Spoko. Ale ta dziewczyna to już twój problem. I właśnie tak mi odpłacasz, co? Odpłacam? Za te wszystkie lata, przez które cię niańczyłem. Niańczyłeś, tak to nazywasz. Dla mnie te lata były jednym wielkim koszmarem. Przeżyłeś tylko dzięki mnie! Nie było warto. Daję ci lek dla ludzkości, a ty zgrywasz nadąsanego chłopczyka. Nie jesteśmy w Bostonie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to porozmawiamy inaczej, braciszku. Co to było? Atakują nas. Pamiętasz jeszcze, jak się zabija, nie? Ja myślałem, że chłopaki sobie dadzą po zębach. O kurde, bandyci! Nie pozwólcie im się dostać do budynku! Który jest który? Już
żółtym to wasz. Czekaj, czekaj, muszę się rozezwać. Okay. Ale mu głowa odleciała chyba. Tam polecał z dalej. Dobra. Czekaj, Tommy. Zmienimy broń. Mogę spróbować spel Diablo. To już. Nie wiem, jak się celuje. Aha. Dobra, czekaj, czekaj. To musiało boleć. Dobra. Tak? Aha, i tu celownik, dobra. Tu już u góry. Zginął? Ale zmieniamy broń, bo to ma... Nie ma amunicji. Trzy naboje tylko były. Dobra, lecimy do tego do góry. Aha, jeszcze tutaj zobaczymy, bo widzę, że coś się świeci. Rureczka. To leć tam na górę, weź go... Czekaj, 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 czekaj. Wziąłem ją, tak? Mhm. Mam ją, dobra. O, strzał ucichły? Nie. Dobra, gdzie on jest? Po drugiej stronie, nie wiem. Dobra. Chowajcie, Joel. Oj, zaraz. Dobra. Leczonko. W takich akcjach to wiesz. Czekaj, bo Tommy mi wlazł i... Bo Tommy mi wlazł. Zamienił się. Co ci ta latarka? Mamy ich. Chodźmy na most. Aha, kurde. Mam nadzieję, próbują wejść do budynku. Jesteśmy pod przeszkodą. Idziemy do was. Zostańcie. Są tutaj, Eli, schowaj się. Maria. Cholera. Gdzie oni są? Tutaj? Po drugiej stronie. Aha, okej, okay, dobra, co ja tu mam? Co ja tu mam? Jakąś bombkę bym im rzucił, co? A kto to się tam... Dobra. Chyba z tą bombką to niepotrzebnie rzuciłem. Jakieś mędy nie wychodzą. Kolejni wylecieli. O, tu by uważaj się bomb... tylko, żebyś tej, w tą bombkę nie wdepnął. Widzisz, gdzie ona się dymi? Widzę. Czekaj, co jeszcze mam? Aj, ach, pięknie! O! Kurde. Dobra, gdzie ja jestem? Czekaj, mam jeszcze. O! Tutaj coś znajdę. Coś jest, a tylko butelka. Może jeszcze zaskoczę ich z drugiej strony. Mam nadzieję, że ta bombka zadziała też. Chowaj się, Joel. Chowaj. Uważaj! Dobra. Wiem, nie idzie mi za dobrze. Zwalniaj mnie! O, myślę,
myślałem, że go rozwalę. Słaba broń. No, słabiusieńka. Cicho. To było rzucić. Dobre. Dobra, teraz... Gdzie są? Aha. Musimy się dostać do dziewczyn. Idę za tobą. Tam miałeś też ammo. No chętnie wezmę. Widzisz? Jasne. Nie podchodź. Czekaj, tu mam strzałę. Dobra. Bo jak podejdziesz bliżej, to wybuchnie, nie? Szkoda, że nie można zbierać. No właśnie. Joel! Rób co trzeba. Chciałem go w głowę trafić i... Tak się poczułem, że... El Diablo. Mhm, ale tu już... Już nie ma w co. Nie ma w co, nie ma w kogo. O, tam jest Ellie. Tu są dziewczyny. Nie strzelaj do dziewczyn. Nie strzelaj do Eli. Nic ci nie jest? Nie, wszystko okej. Ruszyli na nas ze wszystkich stron. Maria potem krzyknęła, że musimy uciekać. To przewróciliśmy stoł, a wtedy ten wielki koleś... Zwolnij, dobrze? Hej, jesteś Anna? Nie! Cholera. Muszę z tobą pogadać. Nie ma mowy. Niech sobie znajdzie kogoś innego. Maria, muszę coś z tym zrobić. Wiesz, ilu ludzi dziś straciliśmy? Wiesz, co to jest grana? To ma coś wspólnego ze mną? Pogadamy o tym później. Powiedział ci, gdzie jest laboratorium? Porozmawiamy później. Później. Jasne. Pieprzony błąd i ja też zostanę w domu, tak jak one, rozumiesz? Muszę to zrobić. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jasne. Maria! No i zaczyna się. Słuchaj, jeśli cokolwiek mu się stanie, to twoja wina. Wiesz, że jest ci wdzięczna? Tak. Zaprowadzę tę twoją dziewczynkę do świetlików. Nie musisz się o nic martwić. Tak będzie lepiej. Może wyniknie z tego coś dobrego. Muszę pogadać z Eli. Powtórz, nie dosłyszałem. Joel! Co się stało? Ta twoja dziewczyna właśnie zabrała naszego konia i odjechała. W którą stronę? Chodźmy. Przed chwilą stąd wyjechała na koniu. Wracaj do środka. Pomóż reszcie sprzątać. Okej. Spokojnie. Tam. Czyli mieli trzy konie. Tak. Dobra. W tym miejscu skończymy. Na koniku już pojedziemy sobie w następnej części. Nie zginęliśmy. To najważniejsze, bo ja nie lubię ginąć i po prostu jest to jakieś po prostu dla mnie zbyt dziwne. Okej, dzięki wielkie, że oglądaliście i do następnego. Cześć! Cześć, do zobaczenia!